Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i walcz, hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, podnoś się daj. Witam, witam drodzy parafianie serdecznie, The Invincible, polska gra, powieść wizualna Stanisława Lema, naprawdę się gra bardzo dobrze, tylko czasami... O! Wyłączyli. Brakuje w tym sterowaniu czegoś, nie? Jesteśmy teraz tutaj w poziomie niżej. I będziemy szukać Gorskiego. To jest tutaj ta cała struktura. Oglądacie gameplay PlayStation 5 4K HDR. Troszeczkę teraz przerwałem oczywiście Baldura, żebyście mogli oglądać Niezwyciężonego. Aha, bo tu teraz jakby, bo tam dalej się chyba nie chce, nie da wyjść. Tak, odszukaj Górskiego. Mi się wydaje, że tu się po prostu nie da wyjść. I to jesteśmy w tym kwadracie, tak? Nie? BA23. Tu mamy miejsce lądowania. Dobra. Dokąd mielibyśmy iść? No bo tutaj na dół jakby... Tu wchodzimy i już dalej się nie da, nie? Jest zablokowane. A może tędy? Nie, tędy się nie da. A tu coś jest. Ale to jest światło. Dobra. No i co? I tutaj nic więcej nie zrobimy. No tu jakby się kończy część tej struktury. Dobra, no to nic więcej nie zrobimy. Szukamy dalej do Górskiego. Tu żeśmy wyszli jakby z tej drugiej strony, tą dziurą. No i gdzie teraz myślicie tu? Tu będzie w ogóle jakaś możliwość? Tutaj. To już są jeszcze dziwniejsze. Aha, nie powinna zawracać. No to jak nie, to nie łaski bez. Wiem, że tutaj tu się nic nie da. Tu? O, to jest to samo. Tam coś jest? Czy mi się wydaje? Nawet i tak tędy nie przejdę. Dawaj, jasna strona mocy. Te gejzery mnie tak trochę ciekawią. To jest chyba tylko... Światło tak pada. Prawdopodobnie. Tak. Nic tu nie zrobię. No dobra. W związku z tym jeszcze raz. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Nie chcę tu wpaść do tego. No tu schodziłem. To wiem. No tu już nic więcej nie ma. Dokąd ja mam się udać? Tam był powrót, tu do góry. Pisali, że tu trzeba uważać, bo... A co tu jest?
Są tu dziwne kształty. No to są, to jest ten gejzer. No to tu byłem, bo ona ta będzie leżała. Tak. A dlaczego? Ja nie chcę. No, no i tu leżał on, nie? I to jest wszystko. Tutaj ten dziennik jest. Więc tu jakby nie ma już przejścia, nie? Tam mówi mi, żeby nie zawracać. Tu przejścia nie ma. Chyba, że tu coś się znajdzie. Tak, tu jest ta góra. Ewentualnie bokiem. No ale to widzisz, że tu jest... Nie, tu byłem, tu jest koniec, upatrzyłem. Że tu jest koniec. No i co? Małymi, kurde, krokami i się nic nie zrobiło. Tu ona leżała trupem. Może by my co tu coś wymyślili jeszcze? Ale nie ma jak. Nie ma jak. Jest ten lądownik, no i co? I tutaj nie zajdziesz już. Tu są te dziury. Alright, próbujemy dalej. Nie poddajemy się. To niewiele daje, bo to... My się cofamy. No może byś mi pomógł, ale ty mi, wydaje mi się, że mnie kurde na manowce prowadzisz. Ty wieśniaku jeden. No tu to byłem, no. Tam jest powrót jakby. To co, do obozu? Z tym lądownikiem? Nie, ona zaraz powie, nie powinnam tu zawracać, doktorze. Astrogator. Się spultała i co? Było, że tam jest flaga i że za daleko. Tu jesteśmy w stanie przejść? No, odszukaj Gorskiego. No i co? To nie przejdę. No mówi tu keep going, keep going. No to jest chyba, to jest powrót. No jedyne co zostało, to pójście tu. No ale ci zaparowały te okulary. Znaczy hełmofon cały Lorda. Tu wydobywali te, nie? O, myślę, że ona teraz powie, że znowu trzeba zawrócić. Bo się skichała. Chociaż teraz nie powiedziała, tak? A, teraz dobrze, tak? Dobra, nie tędy. Czyli najpierw trzeba było ich znaleźć, a teraz trzeba znaleźć Gorskiego. No właśnie, jak oni tu zeszli. Tu? Cholera, nie, tutaj. Już wiem. No spokojnie, jasna. Jasna strona mocy. Tak, hop. Hop.
Okej. Okay. Odsłuchaj Gorskiego. Gdzie że robocik ich tu przetransportuje i nikt mnie tu nie zabierze. O. Świetnie. Jest. Sonda. Okej, okay, sprawdź. Aktywuj tę sondę. No dobra. No i co teraz mam zrobić? Okej. Jest. Teraz też tak. Ho, ho, ho. Ale fajnie. Ale to sobie może zrobimy, żeby było ładnie widać. Okej, drugie. A co to jest? To te ryby. Okej. Okay. Mają tą rybę. Jest wykopalisko. No dokładnie, to jest to wykopalisko. To jest ta struktura. Okej. Co to jest? Zdjęcie z wyżej po prostu. I? Czas wykonania, godzina 12. Następny, o. Jest detektor. Dobra. Okej, okay. To tylko jakieś dziwne struktury skalne. O, co to jest w ogóle? Szum. Polejemy. No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field. Elektromagnetyczne fale. Właśnie. Wszędzie tu są takie. Mhm. Nie ma już. Są normalne. Jedziemy. Zobaczymy, czy coś jeszcze tu jest do zraportowania. Nie wygląda. Tak, chwilę wcześniej. I cień. Właśnie, dziwny cień. Okej. Dawaj, sądiczko. Jest. Szukaj pana doktora. Telesonda. Okej. Dobrze. Dobrze, dobrze.
Tak jest. Sonda, sondiczka, sondina. No to co z tego? To idziemy. Luna. Dobra, to teraz będziemy szukać, co my tutaj jeszcze możemy znaleźć. Odszukaj górskiego detektor. Dobra, o. O, tu są te anomalie, nie? On tu szedł za tymi anomaliami. Jeszcze anomalie jakby były tam, nie? Tutaj. I teraz tutaj. Czyli co? Ale tu już nie. Ale tu już tak. Ale tych struktur tu jest niesamowite. Tak, rozgałęzienie. Teraz trzeba iść tu. O. Mamy tak. Struktury rozgałęziają się pod ziemią. Prawa odnoga. Masywny pionowy okaz ponad powierzchnię. Zbiornik wodny. 150 metrów oflagowanie. Azymut dystans. Tu jest pięk pierwszy. Prawa odnoga. Skoro prawa odnoga. To, czyli poszedł tu. Prawda? Dziwne to wszystko. No nie, ale prawa odnoga, no to potem tutaj prowadzi. To my jakby teraz tutaj wróciliśmy na to samo miejsce. Czyli trzeba po prostu tutaj... Aha, bo jeżeli on stąd szedł do rozgałęzienia... Dobra, to tu się rozgałęziło, tu poszło w lewo, a tu poszło w prawo. Czyli ta odnoga, nie? Tu do góry po prostu. To będzie ta odnoga w prawo. O. Dokładnie. Nie wiemy w ogóle nic. Niewiele wiemy. Masywna struktura. To jest to. Prawda? Masywny pionowy okaz wystaje ponad powierzchnię. To jest to. Tak, to jest ta masywna struktura. Dokładnie. I tutaj jedzie dalej, nie? Mamy to na mapie. Punkt trzeci.
Masywny, teraz będzie zbiornik wodny. Tak ci się wydaje, że jest łatwy do zlokalizowania, kolego. Okej. Tutaj. Spokojnie odpocznij. Wszystko jest jakby połączone, nie? By cała planeta żyła, można by się przekonać. Tu jest ten zbiornik. Tak. Dziwne te struktury jak cholera. Tu jest oczko wodne. A, bo tutaj robi 3, 2, 1. Wszystko nanosi. Super. W głąb 150 oflagowanie. To, że nie mógł dalej zajść. Punkt czwarty. Masyw skalny, nie? Mówię. No i czyli tu. Czyli co, włazić do wody? To jest płytkie. Idziemy dalej. Generalnie jest wciągająca ta gra, nie? Mimo że taki symulator chodzenia science fiction, to ja uważam, że warto. O, ślady butów tutaj znajdę. Proszę, proszę. Proszę, zobaczcie. Ale to nie, nie tylko, ale to on szedł, to wiadomo. Trafienie tego. Też tak nie powinno być. O. Tak jest, ślady butów. Jest zdjęcie. Tak, z jakiegoś zombiaka znajdzie. O. Czekaj tu. A raczej tam, nie? I tu jakieś wulkany są. Nie zdążyłem odpowiedzieć, cholera. Tak. Jest. To jest powiększenie, o. Elegancja, Francja. Tak jak ma być, tak jest. Ale... Tu te struktury, no idą tu dalej, ale idą też tu, nie? Nie wiem, tu? Tu i tak nie będzie przejścia. To trzeba uważać na tą lawę. Jest, jest. Oczywiście, że jest. Idziemy wszystko w dobrym kierunku. Sonda, sondinia, sondeczka. No, bardzo jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy. No tu jest też kończy się jakby ta struktura chyba. Potem idzie w zupełnie... W innym kierunku. Tak, po prostu idzie tam.
tego wzgórza, nie? O, widzicie? Zbiegnie tu. Tu. Ale się zaparowałam. Teraz tu. Chyba. Nie, tu już nie ma. A no jest. No ale to chyba niedobrze poszedłem. Przecież my musimy iść przecież do góry. No to jakby... Jakby to poszedłem jednak dobrze chyba. Tu się coś rozgałęzia. Do góry teraz. Masywne. Tak, dziwnie. W każdym aspekcie. Aha, bo tu dużo rzeczywiście jest tego. Tu nie przejdziemy. Tutaj te struktury są olbrzymie. Jest. To są te krzaki. Jak to mi? No to przecież niemożliwe, bo ja tu niemniej nie było. Gdzie tu? Tu jest flaga. Tak, tu musimy iść. Na razie tu. O. Powell noted down the parameters. Azimuth 350. Odległość 200. Widoczne z punktu czwartego. Azymut 350, dystans 200. Czyli tu, dobrze. W tym miejscu. Zaraz to sprawdzimy. Okej. O, to jest tu. Czarne krzaki. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor. Jest tam sonda. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Teraz odległość trzeba ustawić, dobra? Jest elegancja, Francja. No i co? Jump! Tu muszę iść. Azymut 350, dystans 200. Tu muszę być w tym momencie, w tym punkcie, czyli aż tam. O, jest sonda. I za Luną. Idziemy. Kawałek podbiegniemy. Ten kursor też mogłoby było po prostu zrobić, słuchajcie, większy, nie?
Okej. Ile ten trzeci już jest? Już jest 30 minut. Może się uda Górskiego znaleźć, albo... Przecież na razie nie mieliśmy problemu z żadną środowiskową zagadką, gdzie iść, co zrobić. No zawsze chwilowo człowiek się pierwszy raz gra. No to są pewne kłopoty. O, jaki ładny widok. I ogólnie na plus to, że gra kosztuje jako nowość 129 zł, a nie 1500, nie? Czyli 330, nie? Robocop kosztuje, słuchajcie, 230 zł, nie? To jest dużo. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Uda się. Okej. Okay. Fajnie, że te rozmowy są takie i one są nie od D, tylko konkretne są. Tak. Tak, roboty zaczną tworzyć roboty. To już było w Matrixie, nie? Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, ale to jest ho, 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 jeszcze 150 lat co najmniej. Aczkolwiek już, słuchajcie, opublikowali testy armii australijskiej, gdzie za pomocą takiego czujnika podczepionego do okularów tych VR żołnierz mógł przekazywać do drona samymi myślami, patrząc na różne miejsce, gdzie ma polecieć. I to się udało, nie? Gdzie jesteś? To są te krzaki. Czy to rośliny są? Jakieś dziwne. Ale dziwne te rośliny. Takie, takie jakby wodne, nie? Dużo ich jest. Tak. Dziwne. To z czego one nie mam pojęcia. Może. Okej, tunel tu jest. Idziemy do tunelu. O kurczę, tu coś zrobi coraz ciekawiej. O, po prostu w tunelu jest koniec tych i im zakłócać mogą też te rośliny. O, i dostałem flashbacka od nich. O, lecę. 8000 metrów. Atmosfera naruszona, podotknięta. No i to jak to się stało, że ona nic nie pamięta, nie?
Czy ona już to raz przeżyła? Teraz powtarza tą sytuację? Tu można by coś na pewno ruszyć. Podejście. Okej. Już? Komar. Wstajemy. Odpinamy się. Plecaczek. I droga do obozu. Dziwna sytuacja, nie? Okej, chrząszcz. To jest to samo miejsce. Ciekawe, co by zrobili bez pieniędzy. Kontynuuj marsz w stronę obozu. O, a tu jest jakiś piękny ocean, kurczę. Zupełnie inaczej to wygląda niż ja to widziałem. Dlaczego tu jest woda? A tam jest teraz pustynia. To z drugiej strony planety? Powinna być spaść, ale nie może. Pięknie. I co? Tryb fotograficzny? A czemu? A, tu mam nagrywanie, nie mogę teraz sweet foci zrobić. No pięknie tutaj jest, tylko teraz pytanie, co po tym, że jest pięknie, jest pusto. Tak jakby ona szła po innej wersji tej samej planety. Nie mam pojęcia. Słońce takie mocno widać, krwawe. O. Śmieci. Są śmieci, fajki. Czyli dobrze idziemy. Piękna muza klimatyczna. Nie ma co tutaj zaśmiecać. Dobra, przestań tam marudzić. Lepiej pomóż mi ich znaleźć. Czy mi się w ogóle udało dotrzeć do obozu? Dobrze, idziemy. Godzina mi została. Dokładnie to. Tak jest, tam coś jest, słuchajcie. Tam jest ten? Nie, to tak światło znowu. Dawaj. Okej. My się tylko zabijamy jako ludzie. To jest straszne, słuchajcie. No myślę, że w tym odcinku tego górskiego nie znajdziemy, ale będą to poszukiwania górskiego.
Wow. Ona tu przyszła, strasznie dużo tych narośli jest. Masakra. O, a tu się dostaje od tych roślin halucynacji. Walczę! O, i koniec. To od tych roślin. Co to się dzieje? Kontynuuj poszukiwanie Górskiego. Teraz pytanie, czy jestem teraz tu znowu, czy jestem w jaskini, tu gdzie miałam przejść. Dobra, zapisało się, sonda mi świeci. Słuchajcie, to by było na tyle, bo jest 40 prawie 2 minuty, także dziękuję Wam serdecznie, dajcie znać, co sądzicie i dobrej nocy.